Jest rok 1980. W tym oto budynku rozpoczynają się wydarzenia, które zmieniły historię tego miasta i wielu ludzi. Wtedy nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy, jakie będą miały konsekwencje. Aż 18 grudnia dochodzi do historycznego zdarzenia. Powstaje 43. Poznańska Drużyna Harcerska Honker. Słuchaj, Tereska. Wpadłam na niesamowity pomysł. Słucham, o co ci chodzi, Krysiu? Musimy coś stworzyć. Coś, co zjednoczy młodzież. Jestem za. Masz jakiś szczególny pomysł? Nie wiem, wyobrażam sobie to jako grupę ludzi w terenie. Nie mam pojęcia, co to może być. Myślałam, że ty mi pomożesz, słuchaj. No. Nie, myślę, że coś bardziej koedukacyjnego. Jak sądzisz? Może jakaś drużyna? Drużyna, ale to nie jest łatwe. Zaangażujmy w to jakichś chłopców. Zaangażujemy w to ludzi, ale popatrz, trzeba jeszcze wymyślić nie tylko piwaki. Tu musi być jeszcze coś więcej. To coś, co wszystkich przyciągnie każdego. Sądzę, że to świetny pomysł, Krysiu. Nie jestem za. Czyli drużyna harcerska. ZHP. Oczywiście. Przy zakładaniu drużyny było ich czworo. Krystyna Kwiatek, Teresa Pawłowska, Roman Banaszak i Ryszard Urbanowicz. Musieli być ostro zakręceni, żeby w ogóle zaczynać taką zabawę, a to dopiero był początek. Od tego momentu byli nakręcani przez innych, nakręcali sami siebie i nakręcali innych do działania. Nakręcona została m.in. dyrekcja Technikum Energetycznego nr 1. Dzięki temu drużyna dostała harcówkę. Niemniej jednak trzeba było zapanować nad młodzieżą. Udało się to dzięki wyprawie na Monte Cassino. Pobyt w klasztorze i na cmentarzu natchnął harcerzy do podjęcia starań o zdobywanie patrona dla swojej drużyny. Mieli nimi być zdobywcy Monte Cassino. Młodzież zbierała informacje, gromadziła zdjęcia, pamiątki, rozmawiała z kombatantami. Słowem, robili wszystko, żeby poznać historię II Korpusu Polskiego i żołnierzy walczących o Monte Cassino. Do oficjalnego przyznania drużynie imienia dochodzi 2,5 roku po założeniu drużyny. To jest w 1983 roku, w maju, dokładnie w drugiej połowie maja, konkretnie 18. Po uroczystości drużyna przeszła defiladą przez ulicę Poznania. Niestety w żadnych dokumentach nie ma informacji o celu tego przemarszu. Możemy się jedynie domyślać, że w euforii harcerze poszli na lody, rurki z kremem i orężadę. Przez całe 30 lat kadra starała się, aby wymyślone przez nich zajęcia były ciekawe, emocjonujące i nienużące. Stałym elementem każdej narady była ta oto lampa, która oświecała umysły i dawała natchnienie. Odtąd, patrz dotąd. Przejdą przez górę, rzekę, mamy wymyślać bardzo dużo. Zahaczmy jeszcze o to bagno. Tu jest bagno, ale patrzcie, tu jest rzeka, więc może... Zróbmy taki slalom. Patrzcie, slalom. Taki, tak. Tu. Tu masz jedną górę, tu masz drugą. A tu zatrudnimy snajpera z wiatrówką. Niech mnie strzela. Niech się będzie coś działo. No, trochę takiej adrenaliny, słuchaj. Zaczynamy z tego schroniska. Tu nasz kolega będzie... Udasz zemdlał. I zobaczymy, jak sobie poradzą w takim wypadku. Później przeprawiamy się przez tą rzekę. Tak. A tutaj załóżmy jeszcze skrzynię. O, wiem, tak, pracować. Dobre. Na górze będą skrzynie, które będą musieli przenieść przez całą górę, podwórkę i na dół. A tam będą klucze do tych skrzyni. I na dole będą klucze do skrzyni, w których będą śpiwory. Nie wiedzą, co to znaczy być w 43. To były zadania średnio trudne, chociaż dla młodzieży prawie nie do zrobienia. Przetrwali tylko najlepsi. Ale wtedy nikt się tym nie przejmował. Młode dziewczęta i chłopcy po prostu chcieli się dobrze zabawić. Dopiero później, po latach, przekonali się, jakie miało to dla nich konsekwencje.
już nie mogli zasnąć bez wspomnień o bladej Heli. Na każdym spacerze po parku uczyli się drogi na pamięć w razie wywózki, a wszystkich męczył ten sam koszmarny sen o brodaczu z Woli. Roman był w drużynie od samego jej początku. Na co dzień był wesoły i miły, chociaż zawsze stanowczy. Twardą ręką i dyscypliną wprowadzał w życie swoje zamierzenia. Budził respekt. Kolejne pokolenia członków drużyny próbowały rozgryźć jego tajemnice i mali się najróżniejszych sposobów. Począwszy od najprostszych, aż po bardziej wyrafinowane. Gotowali zupki z magicznym wywarem, organizowali wyprawy wojenne, schodzili do podziemi, szukali nawet wsparcia poza granicami kraju. A wszystko to na nic. Po kilkudziesięciu latach okazało się, że wszystko to była podpucha. Swego rodzaju test i trening zarazem, żeby wyrośli na dzielnych ludzi. Żeby każdy z nich był jak Pitbull, jak wściekły byk, jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Testy trwają do tej pory. Jak dotąd jednym z najważniejszych obozów treningowych była Śnietnica. Honker zajął małą górską polanę należącą do miejscowego, Tadeusza Szczerby. Harcerze byli w stanie zmieścić tam nawet kilkanaście namiotów, łącznie z magazynem, kuchnią, ogromnym tipi i latryną, na trzy miejsca siedzące w razie potrzeby. Na wyposażeniu drużyny był najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, między innymi radiostację R-105, którą miało zaledwie kilka jednostek w kraju. Harcerze wprost uwielbiali zajęcia z tą lekką i poręczną krótkofalówką. Obóz stał się sławny nie tylko w Polsce. O miejsca na szkoleniach dla swoich ludzi starały się między innymi ZMS, ZMW, PKP, PJN, a także KGB, SAS, FBI i CSI. Oficjalnie nic takiego nie miało miejsca. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że kilkunastu członków Honkera dobrze zapisało się na kartach historii podczas akcji na całym świecie. Przez 15 lat działania ośrodka w Śnietnicy Honker stworzył świetnie wyszkoloną kadrę, wysportowaną, przygotowaną do przejęcia najważniejszych funkcji w ośrodkach władzy. Niestety, każdy członek drużyny nabywał podczas szkolenia pewien pierwiastek szaleństwa, który był niemożliwy do usunięcia. Większość ma go do tej pory.